Kontrola po osunięciu się fragmentu pogórniczej hałdy w Radlinie. W sobotę nad okolicą pojawiła się olbrzymia chmura pyłu, który opadł na domy i ulice w promieniu kilku kilometrów. Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo, jak twierdzą, ma to wpływ na ich zdrowie. Sytuację bada wioś. Jutro na miejscu odbędzie się wizja lokalna, która ma wyjaśnić przyczynę. Ważne jest to. Czy hałda jest stabilna i czy możliwe są kolejne osuwiska? Magda Sincewicz. Wstępnie ustalono, że na terenie rekultywowanej hałdy doszło do osunięcia się fragmentu skarpy. Może to być efektem deszczy, które kilka dni temu przeszły nad regionem i doprowadziły do powstania podmokłego terenu. W środę na hałdzie odbędzie się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli kopalni, miasta, inspektoratu ochrony środowiska, a także prywatnej firmy, która prowadzi na hałdzie e, prace rekultywacyjne. W momencie zdarzenia na miejscu nie były prowadzone żadne roboty. Nie było też tam żadnych pracowników czy osób postronnych. Prace jednak trwają non stop. Jak twierdzą mieszkańcy okolicznych domostw, sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Z dnia na dzień coraz bardziej ta chałda przychodzi do nas coraz bliżej. I tu nie chodzi tylko o uciążliwości typu zapylenie, chociaż to, co miało miejsce ostatnio, to już przekroczyło wszystkie normy, tak, I, i naprawdę bardzo było dla nas uciążliwe, ale przede wszystkim cały czas jesteśmy zaniepokojeni o swoje zdrowie. Zdrowie, które według niektórych pogorszyło się chwilę po sobotnim zdarzeniu. Boimy się o, o swoje życie i o tego. Pochorowałam się po tym sprzątaniu, bardzo. Nie pomaga nawet to, że mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i zadbali o otoczenie, w którym żyją. Myśmy tu wszyscy praktycznie powymieniali e, ogrzewanie na pompy ciepła, na fotowoltaikę. No, dbamy o to, żeby żyło nam się tu dobrze i przede wszystkim czysto, żeby nie było zanieczyszczeń powietrza, a tu jest tak, a nie inaczej. I nie wiadomo, kiedy sytuacja ulegnie zmianie, bo jak twierdzą mieszkańcy, ich liczne prośby i pisma wciąż pozostają bez odpowiedzi. Wszystko idzie w nicość. Nasza walka tu wszystkich o to, żeby, żeby nam się tu dobrze żyło. Niestety nic nie możemy z tym zrobić. Może ktoś, ktoś nam wreszcie pomoże i wszyscy powiemy dość temu wszystkim. Dokładne przyczyny zdarzenia są obecnie badane. Wiadomo, że kilka dni przed, w spółce, która eksploatuje hałdę, rozpoczęła się kontrola interwencyjna po informacjach, jakie wpłynęły do inspektoratu od władz Radlina i które dotyczyły licznych skarb mieszkańców na uciążliwe pylenie. Poza czynnościami kontrolnymi, które w tej chwili są w toku, zaplanowane zostały także pomiary i Pomiary przeprowadzane zostaną przez Centralne Laboratorium Badawcze GOś na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach za pomocą specjalistycznego ambulansu. Ich celem jest sprawdzenie, jakie zanieczyszczenia znajdują się w powietrzu. Po rozpoznaniu inspektorzy stwierdzili, że hałda nadal jest niestabilna i północna ściana grozi dalszym osunięciem, według prognoz pogody w ciągu najbliższych dni znowu mają pojawić się deszcze.